Patryk, no chyba jednak dość kontrolowałeś to spotkanie, chociaż tutaj trener trochę momentami narzekał, że pojawiają się takie przestoje, ale jednak mimo wszystko no, nie było specjalnie nerwowo. Jesteście w tym półfinale, no i tak naprawdę tutaj zaczyna się ta prawdziwa siatkówka. Może być Nysa w półfinale, chociaż teraz chyba po tym dzisiejszym meczu bliżej Krispolowi. Nie wiem, czy znasz wynik? Znam wynik. Już mówili tutaj, że 3-0 dla Wrześni. Jutro wasze kamery wędrują do Nysy. Będę oglądał, tak? Będą czy nie będą? Będą, możesz skomentować, jak chcesz, to spotkanie. Nie jadę, bo już rozmawiałem z Szymonem, mam dzieci chore, siedzę w domu. No co, a propos meczu, powinienem powiedzieć, że mieliśmy go pod kontrolą, ale wydaje mi się, że nie mogę tego powiedzieć, tak jak i trener. Mieliśmy bardzo dużo przystojów, gdzie prowadziliśmy przykładowo w pierwszym secie 20-15 i nagle gdzieś tam nie kończymy jakieś piłki, pojawiają się dwa slesze, czyli to są przyjęcia za siatkę i no i doprowadzamy do nerwowej końcówki, robi się smutno, ale później jakoś to z tego wyszliśmy. No i te drugie sety, naprawdę trzeba pogratulować drużynie Stanoka, że te drugie sety w tej rywalizacji, w tym playoffie rozgrywała bardzo dobrze, bo w każdym pojedynku, w tym drugim secie napsuli nam dużo krwi, albo wygrywali te sety, albo jednego tam wygraliśmy na przewagi. Dlatego brawo też dla nich, że weszli do tej ósemki rzutem na taśmę, tak jak tutaj Patryk powiedział wcześniej. Moim zdaniem oni by wygrali na pewno więcej spotkań, gdyby nie jeździli w dzień meczu na te wyjazdy, bo jak widać u siebie potrafili dużo meczów wygrać, a te wyjazdy, no nie wiem, tam bardzo mało punktów przywieźli z wyjazdów. Myślę, że to jest tego wina. Naprawdę mieli solidny skład i to nie byli tacy chłopcy do bicia, gdzie mogliśmy się naprawdę rozpędzić i tam, jak to się kolokwialnie mówi, zmłodzić ich do 15, tak, w każdym secie. No teraz fajnie, że to się udało zakończyć w trzech meczach. Możemy sobie spokojnie przyglądać się rywalizacji Nysa Września. Jutro dzień wolny i w poniedziałek zaczynamy dalszy etap, bo tak jak tutaj już zaznaczałem, wszyscy my się nie patrzymy do przodu, tylko my jedziemy z meczu na mecz. Kolejny mecz 10 u nas na hali. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Proszę się przedstawić. Jeszcze cię zapytam o jedną rzecz. Trener Sanoka powiedział, że AZS wygląda mu tutaj na najlepszą drużynę, że to raczej wy powinniście wygrać. Jak ty się do tego odniesiesz? Wygrać ligę całą. Ja się do tego nie odniosę. No my gramy z meczu na mecz i jakby trener powiedział, że my wygramy kolejny mecz, to bym się z tego cieszył, ale czy tak będzie, no to czas pokaże. Wszystko zweryfikuje boisko. Tak, to co się trenuje, to się gramy. Dobrze trenujemy i na razie dobrze gramy. Mam nadzieję, że tak zostanie.